Dzień dobry, witam w kolejnym programie Szepty Skniei. Naszym gościem jest ponownie pan Ferdynand Beiger, myśliwy, wielbiciel natury. Dzień dobry panu. Dzisiaj powiemy o broni. Jest to broń, która jest dosyć często wykorzystywana w Polsce i taką ciekawostkę, broń łamaną, kulową, którą przyniósł dzisiaj pan Ferdynand. Tak, no rzeczywiście mamy tu najbardziej typowe egzemplarze broni myśliwskiej. Broń kulową i broń śrutową. Dlaczego takie rodzaje tej broni są? Ponieważ polujemy na różne gatunki zwierząt. Polujemy na zwierzynę drobną i polujemy na zwierzynę grubą. Na zwierzynę grubą zabieramy sztucer, taki lub taki, polujemy z odpowiedniej amunicji, amunicja kulowa, a na zwierzynę drobną, do której należą kaczki, kuropatwy, bażanty, zające, na przykład i lisy, zabieramy broń śrutową. Tak. Przy czym przy broni śrutowej, tak zwanej gładkolufowej, jest dwa rodzaje amunicji, śrutowa i braneka. Tak, kiedyś nie było na rynku tyle broni kulowej, tak jak mamy w tej chwili, i ludzie byli może troszkę ubożsi, dlatego używali broń gładkolufową do polowania zarówno na drobną zwierzynę, jak i na grubą zwierzynę. Na drobną zwierzynę używali śrutu, a na grubą zwierzynę używali tak zwanej breneki. Nazwa pochodzi z języka niemieckiego. Breneka jest niczym innym, jak tylko te wszystkie ziarenka śrutu, które są normalnie w ładunku śrutowym, one są po prostu stopione w jeden pocisk, który troszkę ma takie żeberka troszkę skośne, żeby nadać taki minimalny wir tej brenece, tej kuli, żeby była celniejsza. Oczywiście celność tej breneki jest tam do 30-40 metrów, w zależności od broni, z której się strzela. Przy broni śrutowej jeszcze mamy taką zależność, że ogólnie występuje trzy rodzaje broni. Jest to 20, 16 i 12. Tak, to są kalibry broni śrutowej. I wbrew pozorom 20 nie jest największym kalibrem, tylko akurat najmniejszym, a 12 jest największym, jeśli chodzi o średnicę pocisku. Skąd to się wzięło? To się wzięło ze starej tradycji jeszcze średniowiecznej. Kaliber broni śrutowej określało się na podstawie ilości kul ołowiu odlane z jednego funta angielskiego. Więc jak był funt, odlało się więcej kulek, kaliber był mniejszy, była to 20. Jak mniej tych kulek, no to była 12. Przy czym to jest akurat, tu mamy przy sobie egzemplarz kaliber numer 12. Jest to właśnie światło lufy i z tego funta odlane jest 12 kul. Przy, tak jak pan wcześniej wspomniał, przy 20 20 kul. I teraz ogólnie się przyjmuje, że strzały, czy to z broni śrutowej, czy to z broni kulowej, bez przyrządów optycznych powinno się oddawać do 100 metrów, a z przyrządami optycznymi do 200 metrów. Tak mówią przepisy. Strzał z broni kulowej na polowaniu zbiorowym jest możliwy, jest dopuszczalny do 100 metrów, a na polowaniu indywidualnym do 200 metrów. Do 200 metrów można strzelać precyzyjnie, ponieważ ta broń zwykle jest wyposażona w celowniki optyczne różnej jakości. Ale wracając jeszcze do broni śrutowej, warto powiedzieć o jednym jeszcze szczególe, który te bronie może różnić. Jest to tak zwane przewężenie koniczne, czyli końca lufy, tak zwany chock. Też angielska nazwa chock board, czyli borowane stożkowo. I w zależności od tego, jakie czoki mamy w danej broni, a teraz dużo broni nowoczesnej ma wymienne czoki, możemy uzyskać efekt większego lub mniejszego rozrzutu śrutu. I na przykład jak strzelamy na strzelnicy do rzutków bardzo bliskich, szybko poruszających się, wtedy używamy takiego czoka, który rozrzuca bardzo śrut, wtedy szansa trafienia jest lepsza. A jak strzelamy do rzutków odchodzących, wtedy używamy pełnych czoków, żeby na większą odległość można było trafić rzutek. Jak to się przekłada na polowanie? Inaczej na inną odległość strzelamy do bażantów na przykład, albo kuropat, a na inną odległość do lecących wysoko dzikich gęsi. I do dzikich gęsi potrzebujemy czoka pełnego lub też 3/4 czoka, a do bliższego pół czok, cały czok wystarczy. Chodzi o skupienie śrucin. Chodzi o skupienie albo rozrzucenie śrucin w zależności od potrzeby. Tak. Tutaj tego w kamerze nie będzie widać. To jest zwykła dubeltówka, bok lub nadlufka. Jak spojrzy się w światło lufy, to widać trzy takie stożki przejściowe. Tak,
To właśnie po to, aby amunicja, z której strzelamy, w tym przypadku śród, miał, tak jak pan wcześniej powiedział, odpowiednie zwężenie przy wylocie lufy. To są takie, tak jak powiedział, trzy części. Ostatnią częścią jest ten czok. On jest bardzo ważny właśnie, bo ma wpływ na skupienie śrutu i oczywiście na celność i donośność broni. Przy broni śrutowej ważne jest tak zwane przebicie, czyli też zależy to od jakości lufy, ale również i od jakości amunicji. Tutaj jeżeli a propos amunicji do broni śrutowej, może pokażmy. Przygotowaliśmy jako wzór, to jest amunicja oznaczona jako dwójka, czyli jest to na zająca. Jest to, to są dwie lub trzy śruciny lub liczba około tej, które mają dużą energię kinetyczną związaną z tym, że jest ich mało i mają dosyć mocne skupienie. Inną jest czwórka. Czwórkę stosujemy już przy strzelaniach na, do ptactwa na niezbyt duże odległości, ponieważ jest to śród, który średnio, że tak powiem, sieje, tak mówią myśliwi, sieje. Natomiast wbrew pozorom numery tych śrutów, im niższy numer, to też nie znaczy, że niższa jest średnica danej śruciny. Prawda? Im niższy numer, czyli jedynka, zero, jedynka, dwójka, to są grube śruty tak zwane, a powiedzmy, czy czwórka, piątka, szóstka, to są śruciny już, można powiedzieć, na kuropatwy, na słonki, na dzikie kaczki. Mam tu jako ciekawostkę też, ostatnio właśnie byłem na strzelnicy. Na strzelnicę stosuje się innego rodzaju amunicje. Jest to akurat tutaj w tym przypadku siódemka stosowana do skidu. Tutaj przy amunicji trapowej charakterystyczne jest to, że śrut jest bardzo drobny, natomiast nawaszka prochowa jest większa niż normalnie. I wtedy te drobne śruciny lecą bardzo szybko i doganiają rzutka, który nam odlatuje. Przy czym nawet widać przybitkę, która leci, także można nimi, tak, dosyć dobrze namierzyć i stwierdzić, w jaki sposób się spudłowało lub nie spudłowało. Ktoś stojący obok, instruktor może skorygować błędy, ewentualne błędy tego kogoś, kto strzela. Powracając jeszcze do broni śrutowej, oprócz każda amunicja ma, jest to 12 na 70. 12 to jest kaliber, czyli kaliber komory, tej, komory nabojowej. I komora nabojowa 70, ta druga cyfra mówi o długości komory nabojowej, czyli tej części, do której wchodzi nabój. I jest takie jeszcze udogodnienie przy broni śrutowej, że każda broń jest w momencie otwierania czy łamania jej. Otwiera się inaczej niż sztucery, za pomocą klucza. Po zamknięciu broń jest automatycznie zabezpieczona i trzeba ją, jest to dodatkowy ruch, żeby ją odbezpieczyć. Łamie się ją kluczem. Nie ma innej możliwości otworzenia tej broni. A ta broń dodatkowo, to są już nowoczesne bronie śrutowe, jest wyposażone w tak zwane wyrzutniki. Wyrzutniki po polsku, a po francusku ejektory, ułatwia to szybkie przeładowanie broni. Łamiemy broń, ejektory wyrzucają nam łuski, szybko możemy ją ponownie przeładować. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby łuski pozbierać. Tak jest. Po to są ejektory. Jeżeli się jeździ na strzelnicę, jest to po prostu pewnego rodzaju faux pas. Jeżeli ktoś łamie broń i pozwala, żeby łuski wyskoczyły, bo tu są ejektory, które wyrzucają te łuski. Więc przy łamaniu broni od razu się nastawia dłoń, żeby one wpadły do dłoni. Albo do kosza. Tak jest. Powiedz może o tej nietypowej broni myśliwskiej. Tak, więc pięknym egzemplarzu. Broń kulowa w zasadzie jest bronią repetowaną, tak jak mamy tutaj ten egzemplarz. O niej powiemy troszkę za chwilę. Natomiast to jest egzemplarz nietypowy broni kulowej łamanej. Tak jak tutaj jest broń śrutowa łamana, broń kulowa jest łamana. Ta broń jest przewidziana do załadowania jednym pociskiem. I ten jeden pocisk musi nam wystarczyć. Dlatego trzeba bardzo dokładnie celować w odpowiednie miejsce, żeby nie zmarnować amunicji i nie skaleczyć zwierza. Trudno się ją przeładowuje, trzeba po prostu wydłubać tę łuskę i można przeładować i dalej strzelać. Ta broń dodatkowo ma jeszcze specjalny bezpiecznik, który równocześnie, bo broń nie ma w tej chwili napiętej sprężyny iglicznej, więc ona sama, ona nie wystrzeli. Musimy dopiero napiąć tutaj specjalny taki naciąg sprężyny iglicznej, który jest równocześnie bezpiecznikiem.
Jak napniemy, dopiero wtedy możemy strzelać. Piękna broń. Jaka to broń? To broń, broń łamana firmy Blazer. Wersja, można powiedzieć, luksusowa, z piękną orzechową kolbą. Piękna arabeska. Piękna arabeska. Z jednej strony są, są dwa jelenie byki na rykowisku, a z drugiej strony jest sarna rogacz, który goni kozę w czasie roi. Jak to jest kaliber tej broni? Kaliber tej broni jest najbardziej typowy, jak może być. To jest tak zwany kaliber 30.06, zresztą podobnie jak tej broni. Kaliber pożyczony z karabinów wojskowych. I tu można powiedzieć, wracając już do tej broni, obie broni mają ten sam kaliber, to niczym nie przeszkadza. Jeszcze zanim pan zacznie, bym powiedział, że kaliber w broni kulowej mierzymy przy najmniejszej średnicy wewnątrz lufowej, a w lufie są pola i bruzdy. Natomiast również ważna jest długość łuski, która odpowiada długości komory nabojowej. Tak wygląda nabój kulowy, podobny do amunicji wojskowej. Przy czym tutaj używa się troszkę innych rodzajów płaszczów, ponieważ broń wojskowa musi mieć płaszcze pełne, do czego zobowiązuje konwencja genewska, a broń myśliwska może mieć półpłaszcze tak zwane, czy modyfikowane płaszcze, które powodują szybszą reakcję. Państwo wytłumaczę, że półpłaszcz, generalnie pełen płaszcz to jest cała mosiężna część pocisku, a półpłaszcz, na czubku znajduje się część ołowiana, odsłonięta, która w kontakcie z przeszkodą grzybkuje. Jakby sprawia, że jest oddawana większa energia kinetyczna, jeżeli zwierzę otrzyma kulę. Kiedyś takie kule się gwarowo nazywało dum-dum. Takie rozpryskujące się kule. Natomiast wracając do tego sztucera, który pięknego, który mamy, sztucera repetowanego, tu widzimy zamek. Zamek się wyjmuje, pod spodem jest magazynek. Jest to przeróbka broni wojskowej, broni, która to jest właśnie zamek, tu jest rączka zamka, tu jest czułko, tu jest sidlica, tu ona jest napinana, prawda, i tak dalej. To jest broń przerobiona z broni wojskowej. Typowy kiedyś był jeden z najlepszych karabinów w czasie wojen. Przypomnijmy, że kaliber 30.06 to jest kaliber, który wszedł na uzbrojenie armii amerykańskiej w 1906 roku. Słuszna uwaga, tak jest, bo to jest kaliber amerykański, tak się cechują, że się nazywają najpierw dwie cyfry, potem dwie. Nasze europejskie są 7 na przykład na 65 albo 7 na 64, czyli 7 średnica kuli, 64 lub 65 długość komory nabojowej czy długość łuski. A ten sztucer właśnie to jest przeróbka, to jest tak uszlachetniony, dawny Mauser, który, prawda, można powiedzieć, że wygrał pierwszą wojnę światową. Niezawodny system zamka, to się nie zacina, to się nie zapiaszczy, to się nie zabrudzi. Bardzo ważne. Ja może Państwu pokażę, jaka jest różnica między bronią łamaną a tak zwanym repetierem, czyli czterotaktem. W repetierze, aby oddać strzał, czyli załadować, przeładować i zamknąć komorę, trzeba wykonać cztery ruchy. Raz, dwa i w tym momencie stary nabój, który był w komorze nabojowej, łuska jest wyrzucana. Teraz pazur zamka załadowuje do komory nabojowej nabój. Podnoszony nabój przez sprężynę magazynku. I blokuje się to. I można strzelać po nim. Tak. I tutaj występują dwa rodzaje spustów. To jest typ francuski, czyli polega to na tym, że przyspiesznik jest to, może pan Ferdynand powie? Tak, to jest takie urządzenie spustowe, które powoduje oddanie strzału przy bardzo delikatnym dotknięciu spustu głównego. Nieraz jest to drugi spust, który się napina. Puśnięciu. Są dwa rodzaje właśnie spustów. To jest typ francuski, czyli do przodu dajemy język spustowy i jest jeszcze typ niemiecki, czyli drugi spust obok, który też naciągamy. Z tyłu, tak. Naciągamy i potem możemy pierwszy spust i wtedy nie drga nasza broń. Drgania strzelca nie są przekazywane w taki sposób i w tym momencie, w którym potrzeba, pada strzał. Przy czym trzeba powiedzieć, też wspomnieć, że przy naciągniętym, tak jak teraz jest języku przyspieszniku, broń jest niezwykle wrażliwa na dotyk języka spustowego, nawet samo uderzenie. I żeby teraz spuścić w warunkach łowieckich ten język spustowy, muszę zabezpieczyć broń i teraz mogę spuścić bez oddania strzału. Bo zablokowana jest iglica. Tak. To jest typ jakby bezpiecznika, który posiada podwójne zabezpieczenie. To jest teraz, w tym momencie nie mogę ruszyć w ogóle zamkiem.
to jest moment, w którym jest zabezpieczona broń, nie można oddać strzału, ale mogę ruszyć zamek i wyjąć nabój. Rozładować broń. Tak, tak. Tak jak powiedzieliśmy, przepisy pozwalają do oddawania strzałów z broni kulowej na polowaniu indywidualnym do 200 metrów. Z grubsza, patrząc na obie te bronie kulowe z lunetami, można taką analogię wysnuć, że jest to taki karabin snajperski. Oczywiście nowoczesne karabiny snajperskie są przystosowane do strzelania na odległości znacznie większe. I mają zupełnie inną budowę. Mają inną budowę, mają oprzyrządowane komputerem, prawda? Nie tylko ten snajper strzela, obok ma asystenta, który przy komputerze siedzi, oblicza prędkość wiatru, gęstość powietrza, wszystko, więc strzelają na 800, 1000, ponad 2000 metrów. Popełnieją faux pas, nie wolno zostawać broni w ten sposób. Zawsze musi być w stanie, w którym widać, że jest rozładowana. Tak, tak się czyni na strzelnicy. Na strzelnicy wolno przenosić broń albo w postaci broń łamana złamanej, albo broń magazynkowa z odsuniętym magazynkiem. Przy czym na strzelnicy dodatkowy przepis mówi o tym, że nie wolno nosić pasów nośnych. Ja w dubeltówce zdjąłem, dlatego że ostatnio byłem właśnie na strzelnicy i tych pasów tam nie wolno nosić. Jest to podyktowane tym, że po prostu manewrowanie bronią, która ma pasek, może spowodować jakiś nieskoordynowany jej ruch i po prostu czasami może być z tego powodu nieszczęście. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba ta broń, bo pana piękny, śliczny egzemplarz, taki typowo myśliwski, że tak powiem, wręcz oryginalny taki, a mówię o broni, która jest chyba, tak mi się wydaje, najbardziej popularna w Polsce, w kalibrze 30.06, jest to czeska CZ-ka 550 Lux. I do tej, co sprawiło, że ja tą broń kupiłem? Dlatego, że jest dosyć duży asortyment amunicji na różnego rodzaju zwierzęta, czyli od bardzo lekkiej poprzez lekką, średnią i ciężką. Do różnych zwierząt strzela się z różnej amunicji. To jest amunicja, z której akurat ja strzelam. Jest to amunicja lekka. Czy ona się charakteryzuje? Naturalnie na dłuższe odległości. Sztuce jest przestrzelane na 160 metrów. Na dłuższe odległości ma na lot pocisku, mimo że ma jakby lot wirowy pocisk, ale wpływają takie warunki jak wilgotność, jak opady deszczu czy śniegu, wiatr i na dłuższą... Niska temperatura. Tak jest. Może wpłynąć na balistykę. I dlatego na dłuższe strzały powyżej, bo tak są tacy, którzy strzelają powyżej 200 metrów, ta amunicja raczej się nie nadaje. Co do tego, jakiego rodzaju młody myśliwy powinien kupić broń, chyba nie będziemy dyskutowali na temat kalibru, bo to jest jakby temat rzeka i na forach internetowych zawsze każdy ma inne na ten temat zdanie. Inne preferencje po prostu. Dokładnie. Jest to generalnie, mówimy o kalibrze... Ma pan rację, 30.06 sztucery łamane, jakiś taki, wtedy, w tej chwili wszystkie firmy już dbają o markę, to faktycznie nie ma już złych firm. Jest taką idealną bronią dla każdego myśliwego. Ja zresztą oprócz tego sztucera, który używam w okresie letnim, mam podobny sztucer, też Repetier, też w tym samym kalibrze, także mamy podobne upodobania, ale również i praktyka nam podpowiada, że jest to broń w sumie najbardziej skuteczna i najlepsza. I chyba też dużo na to wpływ ma. Moim wprowadzającym był myśliwy do koła, do łowiectwa. Był myśliwy, który posiadał czeskie Brno. I na przykład... Znaczy, czeski sztucer firmy... Brno, tak. Czeska zbrojowka w Brnie. O, tak jest. Może wytłumaczmy. To jest generalnie też czeski sztucer, ale bardzo podobne ma parametry. Czyli jeżeli po załadowaniu broni może być ciemno, ja po kciukiem wiem, że broń jest załadowana, bo wystaje w tylnej części zamka. Jest taki trzpień, który wystaje, bo z chwilą, kiedy broń jest rozładowana, ten trzpień się chowa, nie można palcem go wyczuć. I to było chyba powodem, że moja decyzja jakby była skierowana na kupno tego rodzaju broni z tego rodzaju zabezpieczeniem, bo bezpieczniki są również na samym zamku. Skrzydełko. Tak, to jest ten skrzydełko, to jest właśnie typowe zabezpieczenie zamka mauzerowskiego. Tak. To jeszcze ważna rzecz, ważnym wyposażeniem, ważną rzeczą, jeśli chodzi o użytkowość sztucera, jest luneta. Czasami luneta potrafi być droższa od samego sztucera. Dlaczego? Dlatego, że sztucer strzela, a luneta trafia. Więc jeśli luneta jest dobra, nie ulega jakimś tam
krzyż nie ulega przesunięciu przy jakichś drobnych uderzeniach. Jeśli jest odpowiednie światło, możemy strzelać o zmierzchu, przy, nawet w nocy przy niewielkim księżycu, niewielkim świetle księżycowym, to ta luneta nam pozwala precyzyjnie jednak mu wszystko strzelić. Także tu mamy też piękne lunety i tak jak mówiłem, no, przypomina to karabin snajperski. Tak. No, ja akurat strzelam z lunety, to jest czeska Meopta. Też kolega, który mnie wprowadzał, miał tego typu celownik, tak zwana jedynka, czyli trzy groty, bo teraz już są nowocześniejsze, z podświetleniami. Łatwiej się rzekomo myśliwym na nich strzela. No tak, przy okazji powiedzmy też, że tutaj rozwój afrykańskiego pomoru świń, szczególnie na wschodnich terenach Polski, a zbliża się to niestety również i do nas, spowodował zmianę przepisów prawa, iż będzie można montować na broni kulowej również celowniki termowizyjne albo noktowizyjne, które pozwalają na oddawanie strzału tylko do dzików w porze nocnej, bez księżyca nawet. Jak jest bardzo ciemno, to przy tych innych celownikach, do których mnie się osobiście bardzo nie spieszy, będzie można oddać również celny strzał. A propos montowania urządzeń na broni, przyniósł Pan ze sobą pewne urządzenie. No można powiedzieć troszkę o latarkach myśliwskich. To są dwa typy latarek. Jedna to jest taka zwykła latarka, którą jest mała, LED-owa, ma duży zasięg bardzo i długo wytrzymują te baterie, ale dlaczego przyniosłem z takim gadżetem, bo tu jest również taki chwytak, który się montuje na lufie, a tu wkłada się tę latarkę i można iść w nocy z zapaloną latarką, mając obie ręce, wolne ręce do użycia broni. To się robi w przypadku poszukiwania postrzałka lub dochodzenia w ogóle strzelonej zwierzyny, która czasami jeszcze może żyć. Jakimś odruchem niekontrolowanym może nam po prostu nam zaszkodzić w jakiś sposób. A co my tu jeszcze mamy? A tu mamy coś, co wszyscy wiedzą, to jest tak zwana czołówka. Ona też może być używana do poszukiwania, ma tutaj zmienną ogniskowość, do poszukiwania postrzałka, ale jest nieoceniona przy patroszeniu, ponieważ zakładamy ją sobie na czoło, i świecimy tam, gdzie chcemy. Świecimy, gdzie chcemy i sobie możemy operować nożem myśliwskim, które są kolejnym eksponatem naszym dzisiaj. Możemy tak dowolnie w sposób właściwy. A propos noży, pozwoliłem sobie dzisiaj przynieść moje noże, które bardzo lubię, stal z damastu. To jest nóż, który też jest, lubię ładne rzeczy, a ten nóż ma piękne wzory. Nie wiem, co będzie widać w kamerze. Stal damasyńska jest przepiękna, ma taki piękną. I każdy nóż jest praktycznie niepowtarzalny. To jest inny nóż, też z damastu. Bardzo często go używam. I kolejny nóż też z damastu. Ten chyba najczęściej używam. Ma fajny kształt, który umożliwia dobre, tak zwane, obrobienie zwierzyny po jej strzeleniu. Więc noże myśliwskie dzielą się też na dwie kategorie, a właśnie na więcej kategorii. Tu mamy przykłady noży sztywnych, stałych, które są bardzo praktyczne, szczególnie przy ciężkiej pracy nożem, przy ćwiartowaniu tuszy, przy grubszych sztukach, jak na przykład tam jeleń, byk czy łoś. A są noże składane. One są praktyczniejsze do noszenia. Składamy, one są nieduże, do kieszeni i już jest wszystko cacy. Natomiast mają jedną wadę, bardzo się zabrudzają w środku. Jak resztki, powiedzmy, tam zostaną nam w tym noże, to potem nieładnie pachnie, bo wszystko się rozkłada. Spośród noży myśliwskich możemy odrębnić też dwie kategorie. Jedna kategoria to noże, to te, które tutaj mamy do patroszenia, do ćwiartowania, ale są tak zwane skinhery po amerykańsku, po angielsku, czyli noże do skórowania. Wręcz są to noże takie, że trzyma się ten nóż, a ostrze jest półokrągłe i skóruje się w taki sposób, co nieraz można zauważyć na filmach gdzieś tam z Alaski czy gdzieś z dalekiej północy. Tam chętnie takich noży używają. Oczywiście nie trzeba nic mówić, żeby ten nóż musi być po prostu ostry, bo jak jest tępy, to się namęczymy, a możemy się jeszcze pokaleczyć. Zawsze powinien być. Ja mówię, bo są naturalnie, tak jak Pan powiedział, zwolennicy noży składanych. Ja wolę noże stałe, które są pewne i na pewno się nie złożą mimo zużycia. Dodatkowo zauważyłem też, to jest taki mój pseudopatent, że jak się zakłada na szlówkę,
to nóż jest sztywno, ciężko go później, zwłaszcza jak jest brudny, wsadzić, bo a jak się nosi na karabinczyku przypiętym do bardzo pasa, praktyczny ten karabinczyk, tak. I wtedy nóż łatwo wsadzić do pochwy. A poza tym jak jest na stałe przy pasku, to uwiera czasami, jest niewygodny, jak się wsiądzie do samochodu czy gdzieś, to on tam gdzieś zawsze przeszkadza lekko, a na tym karabinczyku czy na tej śrubce drugiej on sobie tam dynda, zawsze jest pod ręką, ale nie przeszkadza. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że oprócz broni, którą dzisiaj pobieżnie przedstawiliśmy, była to w sumie garstka informacji, jest jeszcze wiele innych egzemplarzy broni myśliwskiej kulowej, takie jak ekspresy, jak kniejówki, drillingi, czterolówki. Dzisiaj o nich mówić nie będziemy, a Panu chciałem... I przetłumaczymy te nazwy, takie bardzo tajemnicze, w przyszłej audycji. Dokładnie. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne wydanie. Dziękujemy bardzo.